rozmawiamy z Batumiem Wańczykiem, zwycięzcą drugiej walki na czwartej gali boksu zawodowego Piecobiogaz Boxing Team w Poznaniu. Powracasz na zawodowy ring po rocznej przerwie, powrót efektowny, zdecydowane zwycięstwo. Czy mógłbyś nam powiedzieć, z czym była związana ta dłuższa przerwa od boksu? Dłuższa przerwa była związana z różnymi sprawami organizacyjnymi. Wiadomo, że chciałbym, żeby tak moja kariera jakoś się kręciła szybciej, jakoś w lepszym stylu, ale myślę, że gdyby każdemu wychodziło wszystko, co zakłada, to każdy byłby szczęśliwym, bogatym i zdrowym człowiekiem. Także cieszę się z tego, że udało mi się zaboksować i mam nadzieję, że to się ruszy w końcu. Walka bardzo dobra jak na taką walkę po dłuższej przerwie. Zawodnik co prawda nie imponował rekordem zwycięstw, ale on toczył walki z bardzo doświadczonymi zawodnikami, z Matthew Hattonem między innymi. Czy wybór takiego rywala, który może nie ma dużo zwycięstw, ale ogromne doświadczenie, prawie 50 walk zawodowych, nie było to powiedzmy jakieś ryzyko jak na powrót po dłuższej przerwie od boksu? Myślę, że nie. Cały czas byłem w dobrej formie, byłem dobrze przygotowany. Już praktycznie 4 miesiące jestem gotowy do startu, także nie chciałem też jakiegoś tutaj dostać buma, że sam by się przewracał na swoich nogach. Myślę, że po takim czasie myślę, że to był dobry zawodnik i cieszę się, że zdominowałem praktycznie całą walkę i wygrałem każdą rundę. Jakie plany wobec tego na zbliżający się nowy rok? No to pytanie już dla mojego promotora i prezesa Ryszarda Wisiewskiego, któremu bardzo dziękuję za możliwość walki i do trenera. Myślę, że w lutym uda się już coś zaboksować. Trzymamy wobec tego kciuki, życzymy powodzenia. Tak, i chciałem oczywiście pozdrowić wszystkich miłośników Boxer.org, pozdrowić wszystkich rodzinę, całą rodzinę, przyjaciół, Alberta Jarzymbaka, oczywiście Ryszarda Wisińskiego za umożliwienie występu, trenerom Jerzemu Baranińskiemu, Jerzemu Świętkowi za przygotowania. No i tyle. Aha, i jeszcze mojemu najwierniejszemu kibicowi, którego tutaj niestety nie było, a chciałem, żeby był, no ale bywa. Dziękuję. Pozdrawiamy, dziękujemy.